Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale i dzisiaj zaprezentuję wam te auto, które widzicie za moimi plecami, a ono miało właśnie swoją premierę w dniu dzisiejszym, to znaczy ono się już pojawiło z tym update'em 1.35, natomiast było zablokowane jak duża część aut, które będą się pojawiały w późniejszym czasie. Zobaczymy sobie krótki jego opis, cenę i wiele, wiele innych rzeczy. Niestety cena moim zdaniem jest porażająca, 1 700 000 za auto sportowe to jest przesada, tym bardziej, że auta topowe z kategorii sportowych możemy kupić 6 razy taniej, tak więc tutaj cena na pewno jest zaporowa dla dużej części z was, no i nie wiem, czy do końca będzie sens w te auto tutaj inwestować. Zobaczymy, może będzie wiele opcji tuningu, może będzie to auto po tuningu szybkie albo najszybsze nawet, więc wtedy będzie można się nad nim zastanowić. Na chwilę obecną ciężko cokolwiek mi powiedzieć. Możemy sobie kupić tutaj też to auto, znaczy te auto, ktoś chce zwrócić uwagę, muszę nad tym panować. Te auto mamy w takich barwach brytyjskich, natomiast te mamy w takich dosyć dziwnych kolorach. Jednak mam w planach ten biały zamienić na czarny i może coś tam z tego wyjdzie. Oczywiście dane techniczne, krótki opis, tak więc to by było tyle. Jeśli chodzi o samo tutaj autko, zwróćcie uwagę, tak wygląda silnik. Jest to w ogóle podróbka Jaguara F-Type, a rzuca się to w oczy, szczególnie po tych światłach na przodzie i szczególnie na tych tylnych, tak więc tak to wygląda. Tutaj też jak widzicie mamy otwartą, możliwą do otwarcia w ogóle klapę, tak więc wchodzimy i jedziemy. W ogóle nigdy nie wjeżdżałem do salonu tuningu z otwartymi tutaj drzwiami, maską i tak dalej. Zobaczymy, co się stanie. Jadę tu w ogóle? Jadę, ale pewnie zaraz będzie wszystko pozamykane. Dokładnie. No dobra, mniejsza o to. Zobaczmy, co w tym aucie tutaj drzemie. Jaka moc, że cena jest tak wysoka. No troszkę tego jest, troszkę ten design tego auta się zmienia. Wezmę sobie te. Okej, tylny zderzak. Nieco dłuższy, tu bardziej zabudowany. To chyba podoba mi się najbardziej, ewentualnie ten też jest fajny. Okej, weźmiemy ten. Rama, o proszę. Możemy zamontować klatkę. Ogólnie pewnie auto też będzie można w jednolity kolor pomalować. Wtedy będzie to auto mogło być bardziej takie eleganckie. Ja bardziej będę chciał skupić się na tutaj stworzeniu małego potworka sportowego. No, wydech, kolejna zmiana. Już tutaj ciężko to dostrzec. Okej, weźmiemy sobie tutaj ten sportowy. O, zobaczcie, tutaj w przypadku maski mamy wloty powietrza. No dosyć to ciekawie wygląda. No i jeśli mielibyśmy jednolity kolor, ta maska karbonowa też fajnie by się prezentowała. Ale wiecie co? Chyba wezmę to, bo tutaj troszeczkę zniekształcony jest tutaj ten malunek, tak więc albo coś takiego. Też troszeczkę zniekształcono, ale to chyba wygląda najlepiej. Dobra, weźmiemy sportową maskę. W każdej chwili sobie to można zmienić. Wiele już pojazdów, które gdzieś tam wcześniej modyfikowałem na odcinkach, potem pozmieniałem, więc to jest norma. Tak więc zwróćcie uwagę, tak wygląda tutaj to malowanie. I ewentualnie jeszcze można tutaj się zaopatrzyć taką dosyć brytyjską. Tak to wygląda i oczywiście autko może też fajne by było białe z czarnymi felgami, takie dosyć ekskluzywne, ale tak jak mówiłem, robię auto sportowe i jeśli będę mógł przemalować biały kolor na czarny i jak to będzie fajnie w ogóle wyglądało, zobaczymy. Lakierowanie, dobra, metaliczny, a można, no i już prezentuje się to troszeczkę lepiej, chociaż, że tak powiem, dupy to nie urywa. Dobra, weźmiemy tutaj węglową
czern i kolor dodatkowy pewnie będzie do klatki, tak? Sprawdzimy. I nie tylko. Klatka i dach. Dobra, teraz to lepiej wygląda już. Więc weźmiemy w ten sposób, to by to pomalujemy. Progi, o. No jest tych zmian troszkę tuningowych, ale spodziewałem się czegoś więcej. Weźmiemy. Dobry byłby motyw, żeby gdyby to było kolejne auto, które dzięki spoilerowi byłoby w stanie coś tam zdziałać, jeśli chodzi o jakieś przyspieszenia nie z tej ziemi, wtedy myślę, że warto by było kupić. Rockstar chyba kurde dobrze z tym kombinuje, to nie jest chyba jakiś bug, który gdzieś tam przez pomyłkę powstał, tylko to chyba jest zamierzone, żeby ludzie wydawali kasę na te auto, tak mi się wydaje. Nie wiem, co wy o tym sądzicie, dajcie znać. Gdyby chcieli, to już by to dawno naprawili. O, i teraz koła. Rodzaje kół sportowe. Może teraz weźmiemy coś takiego, dodamy. Ciągle te same felki wybieram, więc można by było troszeczkę tutaj zmienić. Ale znowu takie nie pasują, może jakieś takie troszkę... O, takie może. Czarna stal będzie lepsza niż ta czerń. Szyby lekko tylko przydymione. No i to by było tyle, słuchajcie. No jest kilka opcji tutaj modyfikacji tego zderzaka przedniego, tylnego, progi. W fajny sposób można sobie to pomalować, bo tutaj też ten dach się nam zmienia. Wcześniej tak głupio wyglądał, jakby ten biały tutaj fragment tego dachu. Czarna, no fajnie to nawet wygląda. Powiem wam, że nawet to tutaj wygląda. Natomiast mnie interesuje coś zupełnie innego. A mianowicie, jak tym autem się będzie jeździło po tuningu. Dobra, musiałem zrobić małe cięcie. W ogóle pokażę wam, jak to auto wygląda wewnątrz, bo tego tak za bardzo wam nie pokazywałem. Jest to oczywiście auto seryjne, zamontowane tylko klatką. Tutaj nie ma mowy o kokpicie sportowym, jak w przypadku tamtych innych aut. Zresztą już pewnie widzieliście to na samym początku. A zrobiłem małe cięcie, ponieważ musiałem sobie wbić na YouTube'a i mam takiego ulubionego zagranicznego YouTubera, który testuje różne auta na trasach szczególnie, ale też na jakichś prostych odcinkach. Bo odniosłem wrażenie, że to auto jednak nie jest najszybsze, a kosztuje fortunę. I nie wiem, ta cena jakoś tak zbiła mnie z tropu, że od razu miałem takie nastawienie, miałem, że to jest auto najszybsze w grze, dlatego takie drogie jest. No, okazuje się niestety, że to auto nie jest najszybszym autem i to zarówno na prostej wypada gorzej, ale nie jakoś tak niesamowicie, nie wiadomo jak gorzej. Na prostej jest jako jakąś sekundę wolniejsze, na trasach też tam powiedzmy sekunda, dwie sekundy przegrywa z najlepszym autem sportowym, który kosztuje znacznie mniej kasiory, bo Massacre kosztuje 300 tysięcy jakieś, tak więc jest to około 6 razy mniej niż ten model, którym aktualnie jeżdżę. A tak więc jeśli macie mało kasy, nie ma sensu tego auta kupować naprawdę. Może później się pojawi na jakichś promocjach, wtedy warto się będzie nim zainteresować. 1 700 000 to jest cena przesadzona. I to ona mnie zbiła z takiego tropu, że od razu sobie pomyślałem i pewnie duża część z was pomyśli: o, 1 700 000 kupuję, bo pewnie będzie najlepsze auto. A tu dupa niestety. Zdecydowanie lepiej tą kasę oszczędzić i wydać ją na jakieś inne auta. Jednak, no nie mogę powiedzieć, auto ma jakieś tam bogate, powiedzmy, opcje tuningowe. Może nie jakoś specjalnie, ale da się coś tam w tym aucie zmienić z seryjnego, tak żeby się wyróżnić gdzieś tam w tłumie. Fajne ma te malowania w tym czarnym kolorze, podoba mi się tutaj to. Jest bardzo dobrze to auto przyczepne. Praktycznie nie da się tego auta oderwać tutaj od asfaltu, tak więc tutaj pod tym względem bardzo fajnie będzie omijać jakieś auta dosyć szybko, bez problemu. Natomiast no oczekiwałbym za 1 700 000 czegoś znacznie więcej. Nie wiem, może któryś ze spoilerów jest zbugowany i wtedy auto ma jakieś niesamowite przyspieszenie. Musiałbym sobie tutaj wszystkie na spokojnie... Aj, mówiłem, że się trzyma drogi, ale to oczywiście był mój błąd. Wjechałem na jakieś cholerstwo i mnie troszkę podniosło, ale ogólnie naprawdę auto jest, trzyma się bardzo mocno asfaltu i ciężko będzie je oderwać, czy to na bezdrożach, czy też na takich właśnie tutaj ulicach. Tak więc pod tym względem warto. Więc jeśli macie sporo kasy, myślę, że warto nad tym autem się zainteresować, kupić sobie.
Ja czasami też kupuję auta nawet niekoniecznie najlepsze, ale kupuję tylko dlatego, żeby mieć jakąś odskocznię, nie ciągle tylko jeździć tym jednym i tym samym. Ale jeśli macie mało kasy, ciężko wam zdobyć te pieniądze w GTA Online, bo nie macie z kim na przykład grać lub mało gracie, a chcielibyście mieć powiedzmy same najlepsze auta, no to lepiej kupić sobie auta tańsze, lepsze, a tą zaoszczędzoną kasę zainwestować w jakieś super bryki, czy też które się niedługo będą pojawiały, a będzie sporo nowych aut, chyba tam około 5 czy 6 jest ukrytych. Niedługo wam je pokażę, tylko najpierw chciałbym skupić się na tych autach, które wyszły już, a potem pokażę wam te wszystkie ukryte. Mam nadzieję, że zdążę pokazać wam je jeszcze przed tutaj pojawieniem się w GTA Online, abyście wiedzieli już na premierę, czy warto się takim autem zainteresować, czy też nie. Więc słuchajcie, to by było tyle, dzielcie się swoimi opiniami do tego auta. Może jakieś bugi tutaj istnieją, może jakieś tam błędy się pojawiły z tymi spoilerami, dajcie znać. Dajcie znać, co o tym myślicie, czy kupiliście. Jak kupiliście, to jak wam się tym autem jeździ. Naprawdę, pod względem jazdy auto jest fajne, ale oczekiwałbym troszeczkę większych prędkości, troszeczkę większego przyspieszenia, jak za taką kwotę. Ale oczywiście czekam na wasze opinie, bo być może odniesiecie inne wrażenie niż ja. Tak więc trzymajcie się i dzielcie się swoimi opiniami w komentarzach. Cześć!